Hej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałach, to już jest kolejny odcinek z naszej serii. Na samym początku przypominam, moi drodzy, łapeczka, komentarz i zaczynamy. Słuchajcie, teraz w tym odcinku podbijam tutaj Tajlandię, oczywiście. To sobie oczywiście wybuduję, czy nie? Nie wybuduję. Dobra, zróbmy to. Podbiłem Panamę i tak dalej, przewinęłem trochę. No, Panama nie była dosyć ciekawa, plus musiałem podbić Haiti, to bez komentarza po prostu. Płyną dywizje na wsparcie. Będę chciał zaatakować niedługo już Chiny. Staram się tutaj przebijać jak tylko to jest możliwe. State Court. Właśnie, jakbym tu wyluzował na chwilę, nie? Jakbym wziął więcej dywizji tutaj na południe i tymi dywizjami zaatakował w ten sposób i ich po prostu postarał się okrążyć, to mogłoby być nawet ciekawe, tylko tu zaraz musi dojść wsparcie tych dywizji, właśnie o to chodzi, a ty musisz rolować na północ, po prostu, żeby zrobić stack wipe'a tutaj, nie? Proszę bardzo, jaki overrunning poszedł, prawie 50 dywizji. To już tu widzę, że naprawdę żadnego problemu nie powinniśmy mieć, żeby ich tutaj po prostu zamknąć i dobić. Kolejna sprawa jest taka, no szykujemy się, szykować się będziemy na te Chiny tutaj infrastrukturalnie. Co do tego Warbanda, tam widziałem, było też dużo pytań i tak dalej, jeżeli o to chodzi. Wiem, wszyscy są chętni, oczywiście oglądalibyśmy bla bla bla, nie? Wiadomo, jeżeli o to chodzi, ale wiem, jak byłoby w praktyce. W rzeczywistości, szczerze mówiąc, każdy jest zawsze chętny na nowe serie. Tak jak było, no zawsze podaję ten przykład Skyrima, bo mnie to właśnie boli. Każdy był chętny, a później przyszło co do czego, no to dupa. Wiadomo, nie? Tutaj powinienem się bez problemu przebić tymi dywizjami. Main Battle Tanków mam 4000, czyli prawdopodobnie przed wojną już tutaj z Rosją wyprodukuję ich jeszcze więcej. Przed wojną w ogóle tutaj z Paktem Warszawskim. Tu na razie defensywy zostały ustawione, bunkry zostały postawione, więc jest dobrze. Będę musiał zadbać jeszcze jakąś ochronę powietrzną. Ile mamy właśnie samolotów? Attack Aircraft mam 500, tu mam 1000 multirolów. Słabo, naprawdę bardzo słabo. Tutaj Tajlandia powinna paść. I teraz tak, musiałbym podbić to, żeby mieć taki front z Chinami nawet. W Indiach, no mógłbym zrobić zadymkę, jeżeli chodzi o Indie, i wbić się tu, ale one mają bardzo dużo dywizji. Chiny mają za to ponad 1000 dywizji. Więc to no naprawdę Democratic League has joined, co? Co się stało? Hawaje. Mhm. Czy ja nie mam frontu tutaj z Hawajami czasami? Nie, czekaj. Gdzie ty jesteś, przyjacielu? Tutaj, naprawdę? Naprawdę będę się musiał z tym męczyć? Ja pierdzielę. No dobra, zobaczymy. Szkoda. Szkoda. Hawaje w ogóle tam pokazuje co innego, nie? Też jest ciekawe. Chociaż te Hawaje tak mało znaczą, że ja pierdzielę. Muszę jakiś desant wykonać na te Hawaje tutaj. Czyli najlepiej by było, jakbyście kontrolowali po prostu na razie to. A ja bym z Ameryki dokonał jakiegoś desantu. Tylko czy ja mam wolne wojsko w Ameryce? No właśnie w tym problem, że nie. Ile Hawaje mają dywizji? Od 10 do 12, czyli trochę bym tutaj dywizji musiał poświęcić. To jest moje, tak? Dobra, leć tu. I te 8 dywizji poleci na Hawaje. No, tak zadecydowałem. Czy ja bym chciał podbić to? Bardzo bym chciał to podbić, tylko nie wiem, czy bym się wyrobił czasowo. Wolałbym to zrobić po prostu takim jednym potężnym, po prostu, że tak powiem, uderzeniem. Zobaczymy, jak się rozstawilibyście na włóczni. I to jest w ogóle możliwe. Justify Argo, zróbmy na Laos 55 dni, świetnie, prawie mamy 100% napięcia. Ja teraz zapisz... Nie na Niemiec. Nie, myślałem, że zapisałem sobie... Chyba sobie usunąłem save'a. Tego na Ironmanie Niemcami. Szkoda. Bardzo szkoda. Spróbujemy tutaj to zrobić na szybko. Zobaczymy, czy dołączą do Paktu Warszawskiego. Jeżeli nie, to super. I tak, te 8 dywizji. Miałem was szykować na desant, nie? Dobra, to was przyszykuję na te Hawaje. Chciałbym, żebyście po prostu wszyscy walnęli w to Honolulu, choć tutaj sądzę, że będzie najwięcej dywizji. Dobra, spróbujmy po prostu, nie? Pyk. I... To zobaczymy, jak wam to wyjdzie, nie? Honolulu. I to... Honolulu, nie? Wszystkie 8 dywizji na Honolulu, zobaczymy. Jeżeli chodzi o dominację morską, to sobie tutaj nie poradzicie, tak jak sądziłem, więc wybiorę US Navy Group i zrobię wam coś takiego, wtedy sobie na pewno poradzicie. No i to, czyli będzie cel. Ok, good. Poczekamy, aż wy sobie tutaj się uzupełnicie i tak dalej, bla bla bla, State Court, ok. Niech te dywizje sobie tutaj podopływają, a my zaraz zmierzymy się tutaj z przeciwnikiem. Co do Warbanda?
Owszem, byłbym chętny. Byłbym chętny bardzo, tylko że widziałem let's play jakiegoś hiszpańskiego youtubera. Jego seria z Warbanda trwa bodajże 190 odcinków. Ja bym tak tego nie zrobił, moja by była krótsza, bo grałbym oczywiście troszeczkę poza odcinkiem, wiadomo, żeby też nie zanudzać ludzi, jak klepie się na arenie, albo atakuje jakichś generałów, którzy nie mają w ogóle wojska, albo jak walczę z bandytami, to jest chyba logiczne. Lecz tam w tej serii chodzi o coś więcej. Tam musimy po prostu jak najszybciej zdobyć fame, czyli sławę, w tym Warbandzie Vikings. Musimy zostać oczywiście poganinem, tam kultura nordycka i tak dalej. Oczywiście to bym został poganinem. I musiałbym jak najszybciej zdobywać władzę i po prostu fame. Po prostu fame, żeby mieć jak najwięcej ludzi w oddziale. Gdy w momencie, gdy masz taki oddział, dajmy na to 200 członków, to jesteś w stanie walczyć. I to jesteś w stanie walczyć naprawdę na potężnym poziomie. Jesteś w stanie rozdupcać, że tak powiem, armie, które posiadają po 600 ludzi. Dlatego no wiadomo, że twoi byliby lepsi, mocniejsi i tak dalej. Tutaj patrzysz, mam... Ile? 3 multirole dziennie. Będę miał 4 multirole dziennie. I tutaj genataki już rosną. Super. Salute the pilots. Salute the sailors. Nie wiem dlaczego i po co to robię. Tutaj mam surplus w chromie. No zobaczymy, jak szybko mi się uda was zająć. Kiedy mam? Jest 19 July, a to będzie 5 August. Czyli jeszcze trochę to potrwa. No seria takim wikingiem byłaby dosyć ciężka. Ale to też musieli wybyście się po prostu wczuć. Ogólnie Ragnar Lodbrok jako wiking jest uznawany w sagach i tak dalej jako legendę. Niektórzy sądzą, że to mit, niektórzy, że to nie mit. Mi się wydaje, że Ragnar Lodbrok naprawdę istniał, a jego nazwisko to nie było Lodbrok, jak ludzie sobie czasami myślą i sądzą. Jego nazwiskiem było Sigurdsson, bo wtedy ludzie nie używali nazwisko. Wtedy ludzie nie używali nazwisk. To po prostu Ragnar Sigurdsson, czyli Ragnar syn Sigurda, co nie? I tak dalej. Nawet to jest w CK2. Dlatego na przykład się nazywał Bjorn Ragnarsson, Ivar Ragnarsson i tak dalej, że synowie Ragnara, nie? No, zobaczmy, jak sobie poradzicie. Laos has finished. O, powiem tak, tutaj będzie bardzo ciężko to zająć. To będzie bardzo problematyczne i prawdopodobnie bez bomby nuklearnej tutaj się nie obejdzie. Bo ten desant tutaj sobie po prostu nie poradzi. Oho, definitywnie sobie chyba nie dasz rady. Zresztą zaraz zobaczymy. A nie, raczej nie ma opcji. Chociaż, kurde, tylko troszeczkę brakło. Dobra, wycofaj to, stary. A wy zobaczymy, jak szybko zdacie radę tutaj podbić Laos, nie? To od razu cię puszczam, więc leć. Zobaczmy, jak szybko dojdziesz do Paktu Warszawskiego, bo masz bardzo dużo komuny, prawdopodobnie Sowieci mogą cię chcieć zaprosić. Tak instant do siebie, chociaż nie, nie zapraszają, super. Bardziej... Proponowałbym tutaj zrobić jakikolwiek taki rekt, nie? Wracając do tych synów Ragnara. W opowieści tej gry synowie Ragnara, Ivar jest w Anglii i o, nie dołączyłeś, super, czyli biorę cię. Musiałbym jeszcze podbić Wietnam, przyjacielu. Ale ty już jesteś w Pakcie Warszawskim, tak? Is member of Warsaw Pact. Ej, to jest Wietnam Północny i Południowy, czy co tu się stało? Nie, ty nie jesteś w Pakcie Warszawskim, a ty jesteś, czyli musiałbym podbić ciebie w takim bądź układzie. Dobra, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że mi nie dołączysz. Ty masz, z tego co widziałem, bardzo dużo dywizji też, prawda? To masz około 70. Mógłbym podesłać piechotę, które tutaj zestakowałem milion, ale... Ty, właśnie, czemu ja tej armii nie przerobię, co? Dołączysz do niego i będziesz miał 75 na 75 i damy tutaj ciebie, bracie. Zobaczymy. Dobra, to powinno być good. Zaraz zobaczymy, jaki mocny jesteś. Hawaje sobie na razie odpuszczamy. Robimy kolejny zapis. W razie, gdyby mi doszli do tego Paktu Warszawskiego, bo wiecie, ja to nie chcę zrobić na zasadzie, że ja bym przegrał. Ja bym wygrał prędzej czy później, sprowadziłbym takie posiłki do Hiszpanii, wyprodukowałbym tyle dywizji, że oni by się zesrali prędzej czy później. A propos posiłków i dywizji, róbmy sobie dywizję czołgów. Ile będzie na minusie tych tanków? 800, no trochę dużo. Dwie wycofam. 600, to jeszcze wycofam 3. Dobra. I ty się musisz produkować, wystaw się tutaj po prostu, żeby było dobrze. I tyle. Wracając do tej historii, tam w tej grze jesteśmy, my tak obok przechodzimy tych synów Ragnara, co nie? Tak stricte obok, tak szczerze jesteśmy mega obok,
w tej historii, jeżeli o to chodzi, i tam, wiecie, tam się zbytnio tym nie interesujemy. Dopiero w momencie, w którym zaczynamy poznawać królów Franki, którzy nas wyganiają ze swoim kraju, zaczynamy poznawać też królów Danii, synów Ragnara, którzy mszczą się za swojego ojca. I mamy tam wybory, różne decyzje, czy byśmy chcieli z tymi synami pozostać, czy nie. Ja sobie zrobiłem let's play, że chcę z nimi zostać, i powiem wam, historia rozwinęła się naprawdę super, na naprawdę fajny poziom, naprawdę bitwy były przednie, zajmowanie zamków było naprawdę props, mega. Na przykład oblężenie miałem w armii 200 wikingów, i to potężnych wikingów, naprawdę dobrze wyszkolonych elity Norsemenów i tak dalej. I oblegaliśmy sobie zamki, oblegaliśmy bodajże osadę jakąś, przyszły posiłki mojego wroga. Mój wróg posiadał 200 bądź 300 żołnierzy, ja rozbiłem go. Później zaatakowałem zamek takimi resztkami, bo tam miałem, zostało mi chyba ze 170 ludzi, z 30 zginęło podczas tych wielkich bitew i tak dalej. No tak ogólnie, no fajna sprawa była, nie? Dlaczego ty w ogóle nie jesteś połączony tak jakby? A? Jak to będzie wyglądać? Dłużej ci to zajmie, ale zrobisz sobie plantę. Weźcie się na miejsce do tej inwazji. Ile ci to zajmie przygotowanie? Mógłbym cię w sumie już puścić, gdybym chciał, ale na szczęście mam tutaj lotnisko na 400 samolotów i wezmę sobie bombowce strategiczne. Nad Honolulu. Po prostu je wystawię, bo jeszcze nie mam bomb nuklearnych. Dobra, mamy 4 oktober. Kiedy nabędę ciebie? 17, dobra. Czyli już niedługo. To teraz sobie zrobię save'a. Dlatego też robię, już wam to tłumaczyłem wcześniej, te save'y, bo nie chciałbym po prostu jak najszybciej wojny z Paktem Warszawskim. Chciałbym to zostawić na koniec tej serii, jako taki jakby teaser, bonusik. Na sam koniec typowo i tak dalej, nie? Tutaj od razu wyślę atak. Widzę, że tutaj infrastrukturalnie nie będzie to możliwe przebić się, chociaż będę próbował z całych sił. Tylko dlatego, że te 93 dywizje tutaj stoją i po prostu zeżerają mi wszystko, więc wycofam was jak najszybciej na południe i zobaczę, czy ten pan łapie organizację. Niby łapie, ale jak to infrastrukturalnie wygląda? Dobra, zobaczmy bez infrastruktury, jak to idzie. A bez infrastruktury nawet to powinno pójść z górki. W sumie to ja bym chciał was jakoś przebić tutaj. I wy zamykać, nie? O, w sumie tu się przebije i będzie już kociołek. Bardzo ładny kocioł będzie tutaj, jak się przebije. O, świetnie. Tutaj kocioł 21 dywizji, tu dwie. Super. Rozbijemy sobie to wszystko bez problemu. No, tak ta historia po prostu wygląda. Tak ta historia wygląda. W ten sposób się tam dzieje. Bitwy są długie, XP nie jest mega długie. Bodajże na tamtej postaci zdobyłem 40 charyzmy, przez co mogłem mieć, kurde, 200 bądź 250 tam w armii, już nawet nie pamiętam. Sławę miałem potężną, bo w pewnym momencie Bahamas as American War. Naprawdę tutaj znowu jakaś frakcja powstała spieprzona? Bahamas, Boże kochany. Really? Że tak się spytam? Ech, wiecie co, powiem wam tak, nie chcę mi się tego komentować nawet, tych Bahamów i tych innych. Zrobię na to desanty i przed takim głównym atakiem na Pakt Warszawski to wszystko popodbijam, oczywiście. Nie będzie z tym żadnego problemu, ale no jednak to jest troszeczkę triggerujące, nie? Co bym musiał podbić? Wiecie co, po prostu poczekam na te bomby nuklearne i bomb nuklearnych nie będę używał tak w walce. Stricte, tylko będę używał je na takie małe gówniaki, na które się trzeba desantować. Rzucę 3 nuklearki, elo z organizacji, wchodzę, kapituluję, pyk. Przygotowanie na warszawską, na Pakt Warszawski, nie? To powinienem pobić. No te Bahamy będę musiał zająć, tak? Chodź. Co mi tutaj doszło? Wow, to jest w Pakcie Warszawskim? Naprawdę? Jak to? Tu nic. Ech, zobaczcie, z takim gównem muszę walczyć, małem, i to jest 7 dywizji, nie? Dobrze, że tutaj mam osłonę. Okej. Tu mam jakieś porty. Ty, co ty robisz?
Weźmy trzy dywizje. O kurde, scenę zmieniłem, przepraszam. Już wracamy na starą scenę. Już. Musiałem zminimalizować OBS-a. Sorry, chłopaki. Sorry, pierwszy i ostatni raz. Co, no będziemy lecieć na to Nassau, nie? Logiczne. Żeby to zająć. Swoją drogą, piraci, fajny film nawet. O, Nassau. Dobra, poszło. Dobra, sześć dywizji będzie lecieć. Sądzę, że im to wystarczy. Lotnisko jest tutaj oczywiście. Nie wiem, co zrobię. Na ile to jest samolotów? Na 2000. To easy peasy. Nie, wystawię to tutaj po prostu. Niech sobie dominują w powietrzu jakikolwiek bombowiec strategiczny. Jakikolwiek, naprawdę. 100. Dobra, niech sobie tutaj latają. Jak tam nasz podbój tego? Bo zapomniałem o tym całkowicie. A, już kończymy prawie, super. No, będę musiał postawić tutaj ten. O, bardzo dużo mi się reaktorów zrobiło, super. Wy skapitulowaliście. I twoim zadaniem, kurde, powiem wam tak, 1000 chińskich dywizji. Wiecie, co to będzie? To będzie dopiero jabłka. 1000 chińskich dywizji, ludzie. To będzie taka napierdziela... Ty! Ej! Chiny robią cel na Indie. Okej. Okay. Poczekajmy, zobaczmy, jak to się rozwiąże. Ja bym oczywiście chciał tutaj na maksymalny poziom postawić infrastrukturę, prawda? I na maksymalny poziom postawić lotniska, bo nigdy nie wiem, czy tych bomb nuklearnych, no, nie będę musiał używać, nie? To leci na pewno na top priorytet. Kurde, jestem taki dzisiaj jakiś... rozwalony, że tak mogę powiedzieć? Dobra, musimy to dokończyć, fabryczki. No i Republika Chińska wypowiedziała wojnę Indiom. Operation Sea Tactics, Hidden Americans, bla bla bla. Indie. Indie są we frakcji z kim? Z Jordanią, a Chiny nie mają frakcji. Okej. Okay. Wbicie się w Chiny będzie samobójstwem, ale podejmę się wyzwania. Ile do tych bomb nuklearnych? 40 dni, czyli za 40 dni prawdopodobnie będę mógł was już całkowicie zniukować. Okej. Okay. I no i za 40 dni będę musiał zbierać sobie troszeczkę nuklearek. Oczywiście 32 dywizje wystawię pancerne, niech se stoją. Good, good. Stójcie w miejscu. I tyle. Przygotowany jestem, jak coś do inwazji i jak coś do ataku. Tutaj infrastruktura się będzie niszczyć, robić. To jest wiadomo, bo nie podbiłem jeszcze tego. Postaram się to jak najszybciej naprawić. No i teraz muszę tylko i wyłącznie czekać. Gwatemala jest moim subjectem. Może se z tego zrobię subject. Oczywiście Hawaje podbiję, bo to było amerykańskie, więc ja to też będę kontrolować. Tego mogłem zrobić subjecty, ale nie chciałem, bo chciałem mieć tutaj przyczółek na Indie. Ale gwarantuję wam, że na przykład z Korei Północnej... O, wow, tutaj jest Korea jako jedna, no tak. Czyli tutaj sobie bym na przykład zrobił marionetkę. Może to jakieś Mandżurię powzwalamy, jeżeli się da, chociaż nie sądzę. Ty jeszcze tu stoisz, zobaczymy. Może myślałem, że ktoś mi uzasadnia cel wojenny, już się obsrałem trochę, że to są po prostu Chiny. No i tak to wygląda z tym warbandem. No, zbieranie 40 charyzmy i tak dalej, to było dla mnie naprawdę mordęga. I grałem, no, grałem dobre parę dni, żeby to zrobić. Po prostu samego ekspienia, bicia się, cofania, sprzedania niewolników, decyzji, misji dla lordów i tak dalej, nie? To było dosyć ciężkie. I tyle. Tak to wyglądało. Jeszcze przysługi dla lordów i tak dalej, bo tam był ting organizowany, taki ting, nie wiem jak to powiedzieć, taki sąd jakby. Ja pierdzielę, no dosyć było, no nieciekawie. Nieciekawie i długo to trwało. Dobra, za ile ta Nuclearus Warhead będzie? Za 10. Mam tylko nadzieję, że dużo nuklearek mi się wyprodukuje, tak serio. Tutaj powstaje coraz więcej rzeczy, lotniska się kończą, antyer się kończą, infrastrukturka już też się kończy. I powstają kolejne tutaj reaktory. Reaktorów mam dużo, więc sądzę, że szybko będę produkować te bomby. Na razie potrzebuję bombę tutaj na NATO, żeby sobie zaanektować to, co ja podbijałem. Już nie pamiętam, z czym ja miałem tam wojnę. Hawaje, żeby zaanektować Tajlandię i Bahamy, żeby zaanektować Burmese Republic. Okej. Okay. Chciałbym mieć chociaż po jednej bombie nuklearnej, żeby tu jebnąć. Może to mi się uda zrobić, że tak powiem. To sobie wycofajmy, nareszcie mam bombę nuklearną, jej. Po prostu jej. Super. Przemysł. Rób. Dobra. Zbieramy. Jak szybko się robią bomby nuklearne? 9% dziennie. Mało. Mam tylko dlatego, że...
Mam ile reaktorów nuklearnych? 35. No, tutaj za niedługo się troszeczkę więcej pojawi tych reaktorów nuklearnych. Ale z jedną bombą nuklearną sądzę, że te Nassau podbije, nie? Znaczy to. Chociaż ty masz więcej dywizji, nie? Tak, a Nassau ma tylko 7, więc tu będzie mi prościej to zrobić. I puszczę was, co nie? Pyk, lećcie sobie. Mam bombę nuklearną, więc jak będziecie gdzieś w połowie drogi, to nią rzucę. Chyba te trzy dywizje pierwsze zdobędą tutaj. Will arrive, że tak powiem. No, zobaczmy. Rzućmy. Ale fajny dźwięk tej bomby nuklearnej. No. Od razu lepiej. Od razu lepiej, moi drodzy. Mamy to. Widzicie, wystarczyło tylko nuklearką jednąć. I to jest wszystko. Dobra. W Panamie chciałbym pozostawić jakieś wojsko, żeby to po prostu kontrolować, co nie? Gdyby na przykład Kolumbii odwaliło i coś takiego do swobodnego przepływu wojsk. Okej, więc sobie to kontrolujcie. Nie wiem, robimy cokolwiek. I czekamy na drugą bombę nuklearną. Druga bomba nuklearna została skonstruowana. Teraz was wysyłam na YOLO. Lećcie sobie, panowie. I dopiero jak te dywizje będą gdzieś w tym miejscu, albo w tym, rzucam nuklearkę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I nareszcie będziemy mogli Tajlandię zaanektować. A nie wiem, jak ja pójdę na wojnę z Chinami. Co będzie, nie? Sądzę, że oni utworzą jakąś frakcję prędzej czy później. Ale to będzie ciekawe zobaczyć, kto wygra wojnę indio-chińską. Chociaż teraz by był dobry pomysł na atak. Tak szczerze. Dobra, nuklearka. Tego zapomniałem. Dobra, jedną rzucę po prostu tego. Aha. Żeby ich tutaj... Fajny odgłos! Słyszycie? Fajny odgłos był, nie? Cztery dywizje już są blisko, więc zjebnijmy jeszcze jedną. Super. Jakie jest żółte pole, nie? I mamy to. Dobra. Tak jak sądziłem, udało się. Jeszcze coś muszę podbić? Ajaja, może to było nawet niepotrzebnie rzucone. Ale jak mam, to korzystam, nie? Mam nadzieję, że ci stolicy nie przeniosło gdzieś na najmniejszą wyspę świata, na drugiej stronie świata po prostu, bo był trochę wkurzony. Weź to po prostu zajmij, stary. I to jest wszystko. Mogę nawet nuklearkę zaraz rzucić, więc... O, nareszcie, Boże. Dziękuję, dobranoc. Mamy to. Dobra, 8 dywizji dorzucę tutaj. Niech sobie płyną. I front na Chiny powstał. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, jest na full. Wietnamu nie podbije, bo jest w pakcie warszawskim. Tutaj widzę, że jest potężna attrition. I tyle. W tym odcinku to by było, moi kochani. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich pogadanek i tak dalej, to zostawcie po prostu łapencję w górę. Ja będę o tym pamiętał i do następnego odcinka, moi drodzy. Ja byłem Kałach. Hejka.